Witam Was bardzo serdecznie, miałem z tym miejscem przetrzymać Was do 400 000 subskrypcji. Ale cóż, jesteśmy tu. Białystok, przed nami bar Zodiak. Podobno można zjeść tutaj świetną babkę ziemniaczaną i zamówimy pewnie jakieś takie całe całe menu, wszystkie najlepsze rzeczy. Chodźcie. Pierwsze co zauważyłem jest tutaj McDrive, czyli możecie sobie zamówić w Zodiaku podjeżdżając do okienka jak w McDrive'ie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby bar mleczny miał drive'a, ty. To jest niesamowite. Zobacz co się dzieje. Nie masz czasu, podjeżdżasz szybko, bierzesz babkę ziemniaczaną, kotleta mielonego czy coś i jedziesz do domu. Chodźcie do baru! Ale jestem głodny, lasagne, dawaj weź, żeby porównać. Jest lasagna? Jest. Bardzo dużo ludzi, mimo tego, że jest, która godzina? 12:20. W sumie pora na zupę. Nie zawsze o 13:00 to babcia zupę lała. Ładnie to wygląda wszystko. Zupy na pewno jakieś musimy spróbować. No zupy jeszcze. Wjeżdżamy grubo. Widzę, że są mielone, także wjazd. Dzień dobry. Naleśniki z serem i śmietanką. To jest schabowy tutaj? Tak. To będzie jeszcze schabowy, ziemniaczki i buraczki. Jeszcze będzie mielony też z ziemniakami i z mizerią, jak jest? Chcesz flaki? Wiesz flaki? Wiem. No ja to nie jestem. Będzie zupa pomidorowa, flaki. Potężne zamówienie. A jeszcze babka ziemniaczana i wszystko będzie. Zrób zakręt. Powiem wam, że schabowy nie wygląda dobrze. Tak się zachwycałem na początku, ale jest taki rozmoknięty. Bardzo. Zupy pomidorowej, która kosztowała 5,50 i niestety jest z ryżem. Nie powiedziałem, że chce z makaronem. Na paragonie widnieje napis, że ona jest z ryżem i masłem. Wiesz co, bardzo gęsta, taka zawiesista. Jakby tu był makaron, to myślę, że śmiało mogłaby konkurować z tymi zupami pomidorowymi z Zakopca. Nie jest przesłodzona. W ogóle zamówiłem flaki. Ja nigdy nie jadłem flaków w życiu i to chyba nie będzie dzień i miejsce, w którym się skuszę na nie. Wiem, że dla widza dobrze by było je dzisiaj tutaj spróbować. Odmawiam wszystkim z rodziny. Nie wiem, czy to dla nich nie będzie takie, wiesz. Pojechałem do jakiegoś Zodiaka i jem tutaj flaki, a w domu nie chciałem jeść. Teraz wejdziesz, one ci posmakują. Wejdziesz i powiesz, cześć, macie flaki? Naprawdę, to jest zdanie, które mnie przerasta. Dobra, samej zupki, wiesz? Jedź normalnie, czyli... Nie, nie wiem. One takie gęste, takich jeszcze szczerze nie widziałem chyba. Nie, nie chcę. Próbowałem bulionu, nie dam rady dzisiaj. Przejdźmy do tego schabowego, który nie wygląda zbyt dobrze, bo jest taki rozmoczony, rozmoknięty. W ogóle sztućce są jakieś tłuste takie, jakby czymś zalane. To są takie zasmażane. Tak, one są tłuste w ogóle. To wszystko jest chyba z masłem, człowieku. Flaki też na paragonie jest napisane, że są z masłem. Aha. Buraczki na ciepło z cebulką i olejem. No bo to się tuszyć musi wszystko. Nie no, te buraki z olejem, trochę przegięcie, powiem wam. Schaboszczak. Ten schabowy jest w ogóle w jajku. Też jest mega tłusty. Ta panierka jest bardzo nasiąknięta tym tłuszczem. Ale samo mięso jest kruche. Dobrze, że jest cienki. Ja wolę w ogóle cienkie schabowe, szczególnie w takich miejscach. Bardzo tłusty. Jeszcze te buraki z olejem tutaj porządnie dają. Naprawdę, powiem ci. Za dużo oleju w tych burakach jest. Ziemniaki gotowane z masłem. Także w burakach mamy olej. W schabowym mamy bardzo dużo oleju, nasiąknięta panierka. I ziemniaki również są z tłuszczem. W tym wypadku z masłem. Bardzo tłuste danie. Nie wygląda to dobrze. No nie no, powiem wam, że schabowy jest słaby. Na schabowego bym nie wrócił chyba. Jakoś te buraki z olejem mnie odrzucają. Ile to kosztowało? 20 zł i 30 groszy. A więc w sumie nie jest wcale jakoś tanio, jak na bar mleczny. No nie, schabowy nie. Nie wróciłbym na schaba. Buraki z olejem nie. Mielonidas. Do mielonego chciałem wziąć mizerię, ale pani powiedziała, że nie ma. Więc wziąłem sałatkę jarzynową, bo jestem fanem w ogóle używania sałatki jarzynowej jako surówki do obiadu. Zawsze w okresie świątecznym tak robię. Wiadomo, że moja babcia robi lepszą, ale jest ok. Są takie sałatki jarzynowe gotowe do kupienia w takich plastikowych pojemniczkach i to jest bardzo podobny smak. Nie jest źle, ale na pewno mogłoby być lepiej. Jest tutaj sporo soli, ale konsystencja tego mielonego jest dla mnie zbyt luźna niestety. Ewidentnie jest tutaj za dużo bułki po prostu w nim. Taka sklejka, no jecie to i to się tak mieli. Również bardzo, bardzo tłusty. Ziemniaki, no to mamy tutaj to samo, co w przypadku schabowego. Nie pasuje mi ten mielony. Jest za mało mięsa, za dużo innych wypełniaczy w nim. Nie, to już naprawdę, jak miał wybierać, to bym chyba wziął schabowego. Chociaż to jest wybieranie między wiecie czym, a czym. No, nie bardzo. Zdecydowanie najlepsze są ziemniaki tutaj na tym talerzu. Taka skleja, wariacie. Jestem trochę zawiedziony póki co. Łososia? Tutaj? Okej, bo ten schabowy taki sobie. Naleśniki, które wyglądają jak krokiety. Jeśli one będą tłuste, tak jak wszystko tutaj, to podejrzewam, że będą mi smakować. To jest taki trochę poziom naleśników, który można kupić, nie wiem, w Biedronce, w paczce. Ogólnie to jest dobre, bo jest słodkie, jest dużo tego sera, ale nie wiem, no. Uważam, że to jest chyba najgorszy bar mleczny jak do tej pory, w którym byliśmy. Czuć, że on trochę leżał w tym bemarze. Może trochę za bardzo to czuć nawet, ale mam być szczery, jadłem dużo lepsze naleśniki w innych barach mlecznych, aczkolwiek nie jest źle. Naleśniki na luzie do powtórzenia. Chciałem wam powiedzieć, że te naleśniki kosztowały ponad dychę. Kosztowały 10 zł, 60 groszy. Ostatnio we Wrocławiu 4 zł, 5 zł. Babka ziemniaczana. Nie wiem, czy jadłem kiedyś babkę ziemniaczaną, szczerze. Dobra, jedziemy z nią. No, została polecona przez... Tutaj olej pływa. Przez niedoszłego prezydenta. No to się wszystko tuszy tutaj, tak? To jest chyba to danie właśnie, na które tutaj warto przyjść. Bo babeczka, bardzo tłusta, jak wszystko, ale smaczna całkiem. Nie mogę sobie wyobrazić smaku. Są po prostu ziemniaki. To jest po prostu taki giga gruby placek ziemniaczany. Tak jakby tutaj macie jego górę, tutaj macie dół, tu macie środek, nie? Wolę na pewno ziemniaki w formie placków ziemniaczanych. Ale ta babka ciekawa, dobra całkiem. Poziom tego jedzenia, jakość tego jedzenia, w ogóle ten mielony wygląda średnio teraz, jak na niego patrzę. Nie wygląda to dobrze. Poziom jedzenia, a jego ceny, średniawka ogólnie. Średniawka. Ciężko mi to w ogóle wybrać najlepsze danie, bo we wszystkim coś mi nie pasuje tak naprawdę. Miało być tak akuratnie, to wszystko całe te, wszystko dobre miało być. Mielonidas nie za dobry. Środek jest rzeczywiście taki paćkowaty. Nie do końca. Zaskoczyłeś mnie mega tym połączeniem, bo ja taki... nie jestem sałatkowy. Wiem, że ona w święta robi wielką furorę. Jakbym był mega głodny, nie miałbym pieniędzy, dałby mi ktoś coś takiego, to bym zjadł. Ale jak mógłbym wybrać coś innego, to tego bym nie wziął. Kotlety schabowe dzielą się moim zdaniem na dwa rodzaje. W panierce jajecznej, no i taka klasyczna w bułce tartej. Ta panierka mega mocno nasiąkła tłuszczem i jak jemy, to czuć bardzo. No, spróbuj buraczką do tego. To jest w ogóle fenomen. Czemu tu jest olej? No kurde. Obślizgłe. Normalnie jest takie wrażenie, jakbyście sobie usta od środka wazeliną wysmarowali. Jeśli miałbym to porównać do dania wcześniejszego, to jest to lepsze. Odjąłbym stąd te buraki, zostawił kotleta z ziemniakami i może jakąś inną surówkę tutaj dał. Zupa pomidorowa. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że jest ona jakaś taka gęsta w ogóle. Nie ma jednego jakiegoś takiego wiodącego smaku. Bardzo mi to przypomina właśnie takie jedzenie dla dzieci w tych słoiczkach. Te flaki... też są takie jakieś takie... ciągnące. Czy to kolejny challenge? Nigdy nie widziałem tak gęstych flaków, one są za gęste, to jest wszystko jakieś zagęszczane. Takie troszkę glutowate. To jest taki gęsty sos po prostu z flakami, które są takie jak meduza. W smaku nie jest zła, ale konsystencja tych wysokich ziemniaków, no tutaj mamy 3-4 cm. Taki po prostu mega gruby placek ziemniaczany. Nie krzycz na mnie, bo ja powiem dla widza, jaki ty jesteś. W końcu nie wiem, czy te naleśniki są dobre, czy nie, bo on tak zmienił zdanie. Ja też nie wiem. Jak on tutaj jest podsmażany i później leży sobie w tym bemarze, no to wiadomo, one tracą na jakości trochę, moim zdaniem, przez ten czas, na który czekają na klienta. Za mało pozycji jest tutaj dobrych. Mielony jest przemoknięty tłuszczem, tak samo jak schabowy, tylko że tam ta konsystencja dla mnie jest, no nie jest do przejścia po prostu. Nie wyrzucę tego, jakby nie marnujemy szamy, ale to nie jest coś, na co bym tu wrócił, to nie jest coś, co bym zamówił ponownie. Powiem wam, że jestem zmieszany, bo ani ceny, ani to jedzenie nie przemawiają do mnie za bardzo. Wszystko bardzo, bardzo tłuste, aż jest też trochę ciężko na żołądku. Nie wiem jak te flaki, bo tam tylko liznąłem z łyżki, ale też wydawały się takie właśnie trochę obślizgłe, takie, to wszystko jest tłuste. W burakach macie olej, kotlet schabowy jest tak przesiąknięty tłuszczem, zupa pomidorowa również z masłem. Wszystko tu jest po prostu tak utuczone. Ja nie wiem, szczerze. Chyba te naleśniki były takie najbezpieczniejsze. No zresztą to było na słodko, śmietanka była bardzo słodka, farsz w naleśnikach też. Jak miałbym tu wrócić, to chyba właśnie by to były naleśniki, bo wydają mi się takie najbezpieczniejsze. Cała reszta niczym się nie wyróżnia. Nic specjalnego. Ja myślałem, że to będzie jakiś hit. Nie no naprawdę, taki jakościowo słaby w smaku. No, byliśmy już w kilku tych barach mlecznych, zresztą ogólnie w życiu poza filmami też parę razy jadłem w niektórych barach. Czy to cenowo, czy jakościowo, czy smakowo, czy w ogóle klimatycznie i tak dalej, no bardzo słabo wypada Zodiak w moim takim rankingu barów mlecznych. Pojedziemy jeszcze sobie tego drive'a zobaczyć na koniec, zamówimy jakieś frytki, bo tam reklamują na każdym stoliku, widziałem, że jest taki banerek, żeby frytki sobie zjeść u nich. Ktoś się z klasą przyjechał też pod... Zodiaka. No to słuchaj, my trochę nie jest klasą, ale daj mi chwilę. Jeśli myślicie, że to jest szybka akcja tutaj z tym okienkiem drive, no to grubo się pomylicie. To wszystko tutaj trwa i to trochę długo trwa. Po 20 minutach jesteśmy. Dzień dobry. Poprosiłbym frytki. Tak? I w zasadzie to wszystko będzie. To chyba nie jest dofinansowany bar, nie? Bo te ceny były takie normalne, jeszcze zresztą nie były wcale małe. Bardzo, bardzo mieszane odczucia. Może okaże się, że frytki są po prostu tak dobre. Ty jesz frytki z keczupem? Tak, ale nie lubię polewać frytek keczupem, tylko z boku. Ja nie lubię z keczupem. Znaczy, nie to, że nie lubię, ale jak jem frytki, to zawsze same. Już po prostu lubię smak samej frytki. Nie, jestem tym człowiekiem, że nawet te saszetki keczupu, wiesz, opierdalam. Tak? Ja to w ogóle nigdy tego nie otwieram. Jak biorę frytki, to zawsze jem same. Po prostu frytka, słona frytka, zwykła, dobra frytka. A jedliście frypki kiedyś? Jadłeś frypki? Są nie. Nad morzem frypki. Do widzenia. Frypki to są takie te sardynki małe, smażone w mące na, wiesz, na oleju. A to są, proszę Państwa, frytki z Zodiaka, z Białegostoku. W takim kartoniku eleganckim. 6 zł kosztowały. Fajne, takie na prezent nawet, nie? Komuś dać. Cieniutkie, fajne, chyba popieprzone. Pachną taką wycieczką do zoo, jak miałem 6 lat. Pachną czymś takim. Ojojojoj. Zero soli, miękkie takie, przetłuszczone. Nie wiem, od czego to zależy. Nie są złe. Czuć, że są takie trochę miękkie, nie są jakieś chrupiące, tylko właśnie miękkie, przetłuszczone trochę. Już widzę, jakie paluchy masz tłuste, pozostawiają tłuszcz na paluchy. No, jeśli wybieracie się do Zodiaka, to przygotujcie się naprawdę na konkretną dawkę oleju i w ogóle tłuszczu pod każdą postacią. Ale coś tam chrupie czasem. Czy to szczęka ci tak lata? No, nie no, ogólnie te frytki takie za 6 zł, taka dosyć solidna paczka tych frytek, tylko następnym razem poprosiłbym po prostu sól do nich. Tłuste frytki, no frytki akurat mogą być tłuste, według mnie. No ale to wszystko jest takie, jakieś takie tutaj, no, nie wiem. Spróbuj tych frytki. Bez soli to tak frytki słabo siedzą. Jeśli Zodiak, to frytki albo naleśniki chyba. Tego, co tu zjadłem dzisiaj. Za 6 zł można się zapchać dobrze i zaolejowić. To był bar Zodiak w Białymstoku. Dobrze by było, drogi widzu, jakbyś w końcu zasubskrybował mój kanał, bo statystyki w tej kwestii są bezlitosne. Mianowicie nadal 80% ludzi oglądających moje filmy nie subskrybuje. Powoli zbliżamy się do 400 000. Może na 400 bym zjadł coś ostrego, bo już trochę tęsknię za tą taką dawką adrenaliny. Pierścień też już zapomniał w ogóle, jak to jest. Trzymajcie się, widzowie. Do następnego. Pa.